Dzień dobry Państwu, kłaniam się Wojciech Dobrzyński, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i kanał NIS TV. Jak widzicie Państwo, obok mnie jest Irokez i będziemy mieli wspólne wystąpienie również z jego kanałem. Jakim? No tak, tutaj kanał Irokesława. Ten film będzie właśnie na dwóch naszych kanałach umieszczony, także no tak, pierwszy raz taką rozmowę akurat prowadzę, że nie jesteś gościem u mnie, ani ja u Ciebie, więc myślę, że tutaj poruszymy mega ważny temat a propos rolników. Właśnie dlatego robimy wspólną audycję, żeby właśnie zwiększać moc i zasięgową i pokazać, że o ważnych sprawach możemy rozmawiać jednym głosem wspólnie. Bez podziałów. Bez podziałów właśnie, bo walczymy o bardzo ważną sprawę. Ja bym Cię poprosił, gdybyś mógł skomentować te ostatnie wydarzenia, które miały miejsce właśnie w kontekście rolników i ten kontekst między tym rządem albo nie rządem, który odnosi się do tych niesłychanie ważnych postulatów rolniczych, delikatnie mówiąc, lekceważąco. Jak Ty to oceniasz? Wiesz co, no to ja może tutaj, Wojtek, podzielę się moim doświadczeniem a propos właśnie strajków, ponieważ biegałem po strajkach przy tej jedynej chorobie, która po prostu była i doskonale wiem, jak działają służby, doskonale wiem, jak strajki są po prostu rozgrywane, jak to wszystko jest kierowane, że drony latają tam w powietrzu ponad chmurami, ich nie widać. Olbrzymie prowokacje po to, żeby w mediach właśnie zrobić, no teraz robią z rolników debili, z nas zrobili wtedy foliarzy, antyszczepów i nie wiadomo co jeszcze. To była taka normalna sprawa, ale dla mnie to jest oczywiste, że jeśli idziesz na teren wroga, teraz mówię w cudzysłowie, oni doskonale się nauczyli wtedy przy naszych strajkach, w jaki sposób zachowuje się tłum, jak mają reagować. Zostali przeszkoleni do tego typowo. Oni tylko czekają, żeby jechać na Warszawę. Ja myślę, że tutaj rozwiązania powinny być troszeczkę inne. No na pewno nie dopuszczać do agresji i przemocy, bo wtedy nie mamy szans, tak? No właśnie, my żeśmy w audycji, którą Państwo mieliście okazję obejrzeć, powiedzieliśmy, zaproponowaliśmy pewne rozwiązania dla rolników, mówiąc, gdzie oni powinni koncentrować swoją aktywność, czyli wokół właśnie tych centrów logistycznych, tam blokować przewozy dla tych koncernów, które są powodem ich teraz wszystkich kłopotów, które mają, i blokować się oczywiście granice. Ja powiem, i również o pieniądze, tak? Wojtek, to nie jest sprawa tylko i wyłącznie rolników. Na razie konsumenci uważają, że to ich nie dotyczy. Ludzie zwykli w miastach uważają, że to ich nie dotyczy. A tak naprawdę za chwilę obudzimy się w ręką z nocniku i tutaj postulat wyjścia z Unii Europejskiej to jest moim zdaniem priorytet, zanim dojdziemy do pieniądza. To jest najważniejsze. I teraz zobacz, jedź do swojego oprawcy. Jest taki jeden pewien polityk, nie wypowiem pierwszej literki, specjalnie celowo nazwijmy go Usk. On w wyborach obiecywał jedno, a teraz no, na konferencji prasowej, przepraszam za wyrażenie, ale rolnikom pokazał faka, pokazał to, co o nim myśli, że zalew zboża z Ukrainy pójdzie dalej, że Zielony Ład wchodzi dalej, czyli nie liczy się w ogóle ze swoimi wyborcami, automatycznie jest ich oprawcą. I tutaj chciałbym to podkreślić, że problem nie jest tylko i wyłącznie w Polsce, bo ten właśnie pan, o którym mówię, to tak naprawdę jest tylko i wyłącznie posłańcem Unii Europejskiej i jest w interesie właśnie tamtejszych ludzi i na ten problem, na te zadanie, które mamy do wykonania, właśnie trzeba popatrzeć z tej perspektywy. Czyli jeśli nic nie zrobimy, mamy za chwilę przerwane łańcuchy dostaw, mamy zboże właśnie średnie, w cudzysłowie nazwijmy to, albo katastrofalnej jakości z Ukrainy, do tego chrząszcze, hodowle chrząszczy. Słuchajcie, oni chcą zburzyć tak naprawdę lewacy, bo zaliczają się do lewaków. Chcą zburzyć tradycje, korzenie polskie. Chcą zniszczyć Słowian, zniszczyć po prostu nasz naród, abyśmy się już nigdy więcej nie odbudowali. Mimo że sytuacja wygląda katastrofalnie, bo na ten moment to wygląda katastrofalnie, prawda? Ja uważam, że ten słowiański zew, to co mamy w serduchach, to jest coś, co jest nie do wyplewienia z tego narodu. I nawet caryca Katarzyna mówiła, pisała w liście do Panina, że Polacy to jest jedyny naród, który przyparty do rogu, przyparty do ściany, zaatakuje jak watacha wilków.
Ja nie chcę, żeby Polacy teraz atakowali, żeby ktoś ginął, żeby polała się krew. Natomiast właśnie rozmawialiśmy o innych rozwiązaniach pokojowych, o naszej suwerenności, o samostanowieniu, w którym tak naprawdę uświadomimy sobie, że ja nie muszę się prosić żadnego polityka, żeby tak jak w punkcie 4 Konstytucji pisze, że władza zwierzchnia należy do narodu. I tutaj my jesteśmy narodem. Nie jesteś obywatelem, jesteś po prostu narodem. Ja, ty, człowiek, naród. To jest gra słów, ale się w tej grze słów się połapiemy, wtedy stajemy w swojej mocy i zasady gry definitywnie się zmieniają. A oni samoloty mają już przygotowane do tego, żeby stąd, po mojemu bym brzydko powiedział, ale że to też pójdzie u ciebie, uszanuję to bardzo, żeby stąd po prostu się ewakuować. Ja mam nadzieję, że my na to nie pozwolimy. Powiedziałeś 4 niesłychanie ważne rzeczy i muszę je podkreślić, żeby, bo one powinny Państwu utkwić bardzo mocno w umysłach. Po pierwsze powiedziałeś o czymś, co zauważyła Katarzyna II, tak zwana antykruchość nasza. Nasza antykruchość polega na tym, że im bardziej nas się atakuje Polaków, tym my stajemy się mocniejsi. Tak się działo przez prawie 1000 lat, kiedy nas atakowało, a my żeśmy się zawsze odradzali właśnie, bo mieliśmy tą cechę antykruchości, którą Taleb tak zdefiniował. Drugą kwestię, którą powiedziałeś, że oczywiście te władze są naszymi przeciwnikami, reprezentują interesy nawet nie Unii, tylko korporacji, bo Unia i Komisja Europejska reprezentuje interesy korporacyjne. Wreszcie trzecią rzecz, którą powiedziałeś, że ten, kto nie panuje nad swoją żywnością, odda tą żywność koncernom czy jakimś biurokratom z Unii Europejskiej, to traci swoją suwerenność. Tak jak jeżeli nie masz kontroli nad pieniądzem, nie masz kontroli nad żywnością, nie masz kontroli nad energią, to cię nie ma. To nie ma takiego narodu, więc musimy o to walczyć, bo nie ma się tutaj gdzie cofnąć. I wreszcie czwartą rzeczą, którą my żeśmy nie powiedzieli w naszym programie, bo mówiliśmy właśnie, że dla rolników też mamy propozycję pieniądza suwerennego, który pozwoli im się uwolnić od korporacji, ale najpierw trzeba załatwić bardzo bieżący problem, na który ty mi dzisiaj zwróciłeś uwagę, a który my żeśmy kiedyś wysyłając do rolników propozycję rozwiązań, już żeśmy to zrobili. Mianowicie chodzi o te kwestie windykacji komorników. Tak. I my żeśmy tutaj postulowali, że należy upaństwowić zawód komornika. To nie może być prywatna firma, która, że tak powiem, działa przeciwko obywatelowi. I również windykacja, każda windykacja musi przejść do państwa, a nie do prywatnych firm, jakie są komornicy. Ale ty również zwróciłeś uwagę, że komornik jest jedynie takim dostawcą, no tak, prawda, który nie ma do nas regresu. Tak naprawdę nie może od nas zabierać nam naszego majątku. I to jestem ciekawy, co ty na ten temat powiedz, bo ty masz parę doświadczeń, które najpierw ćwiczyłeś, kiedy poradziłeś sobie z kwestią mandatów, które na ciebie nakładano i jakżeś tego unikał. Warto, żebyście Państwo posłuchali, co ma na ten temat do powiedzenia Rokes. No ja powiem tak, no ja nie będę walił z wysokiego C, zacznę od podstaw, bo tutaj każdy z nas powinien pomału oswajać się z pewnym tematem. Ja lata temu pierwszy taki wałek, który zauważyłem, mechanizm jaki jest, to poprzez zdjęcia z fotoradarów. Tak naprawdę, gdy im przestałem odsyłać te zdjęcia, cokolwiek odpisywać, po prostu nie przyjmowałem tego do mojej wiadomości. Przyjmowałem oczywiście, w domu sobie wieszałem połowę ściany, to miałem zdjęcia z fotoradarów i nie ponosiłem z tego tytułu żadnych konsekwencji. Więc zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak jest. Uświadomiłem sobie po czasie, że tak naprawdę oni przysyłają do domu mi ofertę handlową, każą, żebym się bawił w detektywa, po to, żeby wskazać sprawcy, kto to samochodem jechał, czy mam jakiekolwiek uprawnienia detektywistyczne, aby po prostu wchodzić, nie wiem, w rolę policjanta. Jeśli policjantowi chce się tam, nie wiem, bujać za 500 000 zł i ustalać, kto tym samochodem jechał, odciski palców, ściągać z mojego auta i wszystko po kolei, ja do tego nie jestem zobligowany, żeby to wykonywać. Więc ja po prostu nie odpisywałem na ich pisma. No i to dało mi naprawdę bardzo, bardzo dużo do myślenia. Krótko mówiąc, nie wyrażałeś zgody na to, co oni ci proponowali. No dokładnie tak. Bo zawsze oni nas proszą o zgodę. Zwróćcie Państwo uwagę, oni zawsze proszą o zgodę. Podpisz coś. Tak, podpisz. Postaw krzyżyk, zaakceptuj.
trzeba tego nie robić. Potem były kontrole w ruchu drogowym, gdzie też zastosowałem ten sam mechanizm, że po prostu nie podpiszę nic z tego, co daje mi właśnie ta jednostka, którą traktuję jak listonosz, prawda? Bo wystawiając mandat, on znowu mi daje ofertę i teraz, jeśli ja go podpiszę, to go przyjmuję. No to stwierdziłem, że nic nie podpisuję, wypisali skierowanie do sądu. Ja powiedziałem, że również tego nie podpiszę, więc policja się mnie zapytał, to co on ma z tym zrobić? A powiedziałem, a zrób to chcesz, co mnie to interesuje, wskaźnik mi punkt, w którym jestem zobligowany, aby podpisać jakikolwiek twój dokument. No i tak zacząłem się pomału, stopniowo bawić i ten sam mechanizm można przenosić na tak naprawdę wszystkie gałęzie naszego życia, bo jako społeczeństwo nie dorośliśmy do jednego i tutaj Polacy, Słowianie, jak zwał, tak zwał, bardzo mocno popieram premiera Słowackiego, który ostatnio miał fantastyczne wystąpienia. Powiedział, że na pewno nie dopuści do tego, żeby ktoś z jego obywateli poszedł na wojnę. Tak? No tak, no, a tutaj mamy już jednostki niebojowe, które będą kierowane, wiesz, absurd za absurdem, choroba bez objawu, jednostka niebojowa, wojskowa. Czyli zamiast wojny, jak Amerykanie mówią, misja pokojowa, to jest wojna zwykła. No tak. No i tutaj mamy wszystko przekręcone, dopóki my jako właśnie naród nie zjednoczymy się właśnie między innymi ze Słowacją, czyli ze Słowianami, nie będę tu wszystkich państw słowiańskich wymieniał, wszyscy wiemy o jakie chodzi. Jeśli nie weźmiemy odpowiedzialności na swoje ręce za nasze pokolenie i za przyszłe pokolenie. Ja kiedyś nagrałem taki materiał, to akurat dotyczyło tej właśnie jedynej słusznej choroby, w którym na końcu się wypowiada dzieciak. Tato, dlaczego ty nic nie zrobiłeś? Jak już było pozamatane. I teraz jedyną opcją, ja wiem, że rolnicy, niektórzy dopiero teraz otwierają oczy poprzez to, że strzelali do nich, poprzez to, że te granaty hukowe były, poprzez to, że właśnie ten facet tam u góry pokazał im faka. Natomiast część rolników, rozmawiałem, znacie mnie, jest mega, mega świadomych. Oni doskonale wiedzą, że chodzi o korporacje. Oni doskonale wiedzą, kto ma ziemię na Ukrainie. Oni doskonale wiedzą teraz, kto chce przejąć rolnictwo w Polsce. Więc my możemy tak naprawdę komentować, tak jak to robi 90% kanałów w internecie, tak? Czyli ojej, bo teraz wysyłają wojsko i co my teraz tu zrobimy? Albo możemy dawać gotowe rozwiązanie. Przychodzi wam pismo z WKU, znowu wam przychodzi oferta handlowa. Ja pierdzielę, ja mam nadzieję, że to będzie wojna, na którą my nie przyjdziemy. Dokładnie tak, bo to jest ich wojna. Chciałem powiedzieć jeszcze jednej rzeczy. Przed nagraniem żeśmy o tym rozmawiali i uznamy, że to jest dosyć istotne. Mianowicie zresztą wzięło się to z twojego doświadczenia właśnie z tych demonstracji. Co się wydarzyło przez te ostatnie kilka tygodni, kiedy rolnicy protestowali? Otóż od strony rządowej oczywiście były odpowiednie służby, które zastanawiały się, jak wykreować wam, rolnicy, liderów. A jak się kreuje takich liderów? Mianowicie z mikrofonem duża stacja telewizyjna podchodzi do tego rolnika, który jest wytypowany, albo jest prowokatorem, albo jest w służbach i go kreuje w mediach. Rolnicy widzą, że jest w mediach, no to to jest nasz lider, bo zaistniał w mediach, jak to niektórzy mówią. I potem dzieje się coś takiego. On już zostaje wykreowany przez media na lidera i potem to on idzie do Tuska i podpisuje porozumienie, a ci prawdziwi, którzy przyszli tu rzeczywiście z serca, rzeczywiście bronić rolników, rzeczywiście słusznej prawdy, to są ci chuligani. Tak się kreuje. Musicie mieć tą świadomość, że to, że ktoś występuje w mediach, że jest właśnie kreowany przez te media, tak wykreowany został Kazimierczak, który, dobrze mówię tego nazwisko, ten wiceminister, tak? Kołodziejczak, przepraszam. Szczurek. Kołodziejczak. Szczurek. Tak, dokładnie. Tak został wykreowany Kołodziejczak. Zobaczcie, i teraz jest ministrem, wiceministrem rolnictwa i mówi, że nie wszyscy będą dopuszczeni do tych rozmów z Tuskiem, zresztą do Tuska nie ma co iść, ponieważ to nie Tusk decyduje. On jest jedynie, ktoś powiedział tutti di tutti capo, a ty powiedziałeś, że capo tylko zostało, bo on jest po prostu najemnikiem Unii Europejskiej, która z kolei jest najemnikiem i wykonawcą tego, co robią duże korporacje. Tak to wygląda, więc nie z nimi należy rozmawiać.
I sprawy rolnictwa trzeba wziąć we własne ręce, szczególnie, że to, co się teraz wydarzyło, może być niezwykłą szansą dla polskiego rolnictwa, ponieważ w wyniku wojny olbrzymie połacie ziemi na Ukrainie zostały skażone. Nikt nie będzie chciał tej żywności z Ukrainy spożywać ani kupować. Oni pewnie będą fałszować świadectwa pochodzenia, ale od tego są właśnie służby, które powinny kontrolować te dostawy. Natomiast dla nas, my właśnie, który mamy doświadczenie w tym rolnictwie tradycyjnym, nieschemizowanym, możemy być spichlerzem dla całej Europy. I walczcie o to, bo to będzie wasza przyszłość. Walczmy. To się nazywa prosumenckość, czyli wspólnota interesów tych producentów rolnych i konsumentów. To się nazywa prosumizm, który musimy absolutnie tutaj kultywować. Tak jak my tutaj się integrujemy jako te stacje właśnie w ważnej sprawie, chociaż żaden z nas nie jest rolnikiem, przynajmniej ja nie jestem. Ja zaczynam. No właśnie. Ja bym bardzo chętnie to chciał zrobić, ale to jest nasz wspólny interes. Jak to zdefiniujemy, to ta władza jest bezradna wobec nas, jeżeli my tutaj się zintegrujemy i przestaniemy ich karmić. A karmimy ich wtedy, kiedy w ogóle z nimi rozmawiamy, bo to nie są dla nas partnerzy, i płacimy im podatki, płacimy im daniny, które oni od nas żądają, lub wyrażamy zgodę o tym, co powiedział przed chwilą Irokes. Ja się rozgadałem, teraz twój komentarz. No to słuchaj, jeszcze bym tu poruszył jeden bardzo ważny wątek, no bo rozmawialiśmy o strajku, rozmawialiśmy tutaj o rolnikach, ale jest też druga strona modelu, to jest policja. Czy to jest policja, czy już zorganizowana grupa przestępcza, to ja tutaj bym postawił bardzo duży znak zapytania, ponieważ zachowanie i tak naprawdę, jeśli ci ludzie nie uświadomią sobie, że od milicji już się niczym nie różnią. Białe kaski mi to, wiesz, przypomniało to, co było kiedyś, tak jak pacyfikowali górnictwo. Ja jestem ze Śląska Górnego. To, co tam u nas się działo, to się w głowie nie mieści. Był czas, który ja w Polsce bałem się powiedzieć, że jestem ze Śląska, bo byliśmy tak szykanowani po to, żeby po prostu zarżnąć nam przemysł, żeby po prostu wszystko pozamykać. I tutaj te manifestacje i tamte, które były w historii, no one niczym się nie różnią tak naprawdę. I dopóki właśnie te białe kaski, ja wiem, że tam też są fantastyczni ludzie, ja znam wielu policjantów i też wszystkich nie można do jednego wora wrzucić, natomiast większość z tych białych łbów mogliby w końcu zacząć myśleć, czy oni są tutaj dla narodu, czy bronią jakichś innych opcji, innych narodowości i innych interesów. Ja bym tutaj, wiesz, takie pytanie zadał. Właśnie, to jest ta kwestia pieniądza właśnie, bo oni to robią oczywiście dla pieniędzy. Tak. Robią to dla pieniędzy, ale w momencie, kiedy właśnie my przejmiemy ten pieniądz i on stanie się narodowym, właśnie, że będzie za ten pieniądz można było kupić zdrową żywność, a za ten ich pieniądz, ten oprocentowany dług, tylko badziewie, robaki jakieś, no to ci policjanci zaczną służyć nam. A powiedziałeś, czy to jest zorganizowana grupa przestępcza? No niestety tak. Ja opowiem jeszcze o innej instytucji. Ostatnio byłem w sądzie jako płatnik, a skarżył ktoś z ZUS i my żeśmy tam zeznawali w tej sprawie. Czyli zakład utylizacji szmalu, tak? No właśnie, ale gorzej. I wchodzę do tego sądu pracy z pełnomocnikami i ZUS-u, i patrzymy na wokandę, a na tej wokandzie jest 10 spraw, gdzie jest pozwany ZUS przez oszukanych obywateli i tak dalej, i tak dalej. Patrzymy obok drzwi, kolejna dziesiątka. Ja mówię do tych pełnomocników, gdybym ja był na takich listach 10 razy wzywany przez kogokolwiek, no to by się zastanawiał, co z tym Dobrzyńskim jest nie tak. To jakiś recydywista, to trzeba go zamknąć. A tutaj recydywistą jest ZUS, ma co chwila sprawy i nikt nie wyciąga z tego wniosku. Ludzie się budzą. No budzą się, ale państwo się nie budzi, że ma firmę, która cały czas, większość czasu spędza w sądzie. To znaczy, że ona jest jakoś patologicznym recydywistą, a nie instytucją państwową. Mnóstwo tych spraw jest również bankowych, prawda, tych postępowań bankowych.
te państwo jest chore i te instytucje tego państwa są chore. My musimy państwo zbudować od nowa. Od nowa. I ruchy te, które robią właśnie rolnicy, jak od, bo to jest ostatnia grupa taka zorganizowana, tak, która ma wspólnotę interesów. Nie dajcie się podzielić, nie dajcie się zatomizować. Bo jeżeli ten najistotniejszy dla funkcjonowania państwa, czyli właśnie kwestię żywnościową, obronimy, to te państwo uratujemy. Te państwo uratujemy. Nie ratujemy, znaczy, nie. Uradujemy nasze państwo, naród, które tak, będzie emanacją narodu, a nie jego wrogiem. Obecnie państwo jest w konflikcie z obywatelem. Jest jego wrogiem, jest wrogiem państwa, jest wrogiem narodu, jest wrogiem społeczeństwa. Władze, Sejm jest wrogiem. Wszystko, co oni uchwalają, jest przeciw nam, a w interesie korporacji. Przejrzyjcie na oczy, no bo kto tego nie widzi, to jest albo ślepy, albo zapity, albo zaćpany. Bo tego nie można nie widzieć. No to jeszcze jedną kwestię, bo tutaj, wiesz, jeśli popatrzymy na to szerzej, zobacz, co teraz w szkołach robią a propos edukacji. Wszystkie treści patriotyczne wywalane. Wprowadzają nam tutaj, że wiesz, dzieci za chwilę będą decydować, czy chce zostać konio kotem, nie wiem, dzisiaj dziewczynką, jutro chłopakiem. No, słuchaj, ja nie w takich wartościach zostałem wychowany i powiem szczerze, że nie odpowiada mi to, nie odpowiada mi ten lewacki styl po prostu zachodu. Czy komuś się to podoba, czy nie, tak naprawdę my mamy wschodnie dusze. To jest całkowicie coś innego od tego zgniłego zachodu, który został tylko i wyłącznie skonstruowany po to, żeby grabić, żeby kolonizować. I dzieje się to od setek lat, bo to nie jest temat ostatnich 20 lat, 30, tylko po prostu przerzucili sobie gdzieś indziej z Europy, Stany Zjednoczone, czyli też kolejna korporacja robi sobie swojego wasala. Ja nawet nie wiem, jak to nazwać, bo to Europa się prostytuuje i to trzeba powiedzieć. Nie obrażając prostytutek. Przepraszam, innego słowa nie chcę znowu powiedzieć ze względu na właśnie tutaj twoją obecność i ten kanał. Natomiast chciałem dodać już tak, no myślę, na zakończenie. Jeśli ludzie będą zaciekawieni jakimkolwiek wątkiem, to napiszcie w komentarzach, a ja wtedy z Wojtkiem ten wątek rozwinę. Podaliśmy tu ja bardzo dużo informacji. Bo powiedział niesłychanie, bo zaraz ci dam zakończyć, tylko tyleś nawiązał do tej właśnie parszywej cywilizacji zachodnioamerykańskiej, anglosaskiej, do której niektórzy się łaszą i uważają, że to jest jakaś piękna cywilizacja. Tutaj miał wystąpienie Julian Rose, bo jesteśmy w Krakowie na konferencji zorganizowanej właśnie między innymi przez Julian Rose, który jest lordem. Jest lordem, który powiedział: ja się źle czułem w tej cywilizacji zachodniej. Jak tu przyjechałem, to zobaczyłem, gdzie jest prawdziwa wolność, gdzie jest prawdziwa cywilizacja. To powiedział lord, czyli w hierarchii taki najwyższy w establishmencie Wielkiej Brytanii. Który teraz uprawia rolę w Polsce i tu przyjeżdża i tu mówi, że oddycha wolnością. I pamiętacie państwo poprzedniej audycji, jeżeliście oglądali, to mówiłem, że właśnie z Wielkiej Brytanii Polacy, znacie ten przypadek tej rodziny polskiej, która poprosiła o azyl na Białorusi, dlatego że tam nie mogła wytrzymać tego systemu, który próbował im zabrać dzieci, który tam LGBT, że tak powiem, wspólnie z policją i urzędnikami państwowymi utworzyli mafię, która nie dało się tam żyć. I oni, wyobraźcie sobie, poprosili o azyl na Białorusi. To, co powiedział Julian Rose, on się tam źle czuł w tym systemie, który jest, to co powiedziałeś, oparty na grabieży, na wyzysku, na niewolnictwie, na braku wolności słowa i tak dalej, i tak dalej. No i teraz na zakończenie, tak, tobie daję, żebyś mógł zakończyć. Rury, ale to zrobię tylko i wyłącznie jako zajawkę i nic więcej. Słuchajcie, dostajecie pismo do WKU, ja mam nadzieję, że tutaj żaden z nas nie jest na tyle walnięty, żeby walczyć w interesach korporacji i możnych z tego świata, moim zdaniem dosyć słowiańskich krwi już poleciało. Chodzi o depopulację białego człowieka i nazywajmy to po imieniu depopulację Słowian. Można to na genotypach sprawdzić. Natomiast jeśli dostaniecie taki świstek od nich, to po prostu odeślijcie, że napiszcie na kopercie, że macie to gdzieś i nie przyjmujecie od nich umowy. Dlaczego? Ze względu na to, że tutaj nie wiem, czy policjanci będą oglądać ten program, może tak być. Bagieta, ty o mnie kiedyś tam mówiłeś, nagrałeś jako, wtedy jeszcze byłeś czynnym policjantem, już jesteś nieczynnym policjantem, no to mogę się ciebie teraz zapytać, kolego, czy
Czy sprawdziłeś sobie, czy tak naprawdę policja jest firmą? Mówicie, że idziecie do firmy, ale sprawdź sobie numer DANS, gdzie ona jest zarejestrowana i komu tak naprawdę służy. Dlatego firma wysyła tylko i wyłącznie umowę handlową. Jeśli popatrzymy na to z tytułu prawa handlowego, ja mogę takiej umowy nie przyjąć. Nie przyjmuję. Jeśli będą chcieli mnie posadzić, to niech mnie kurczę posadzą. Zabraknie mi miejsc w więzieniach. To jest niemożliwe, a policjantów też zabraknie, bo ich jest za mało. Nas jest już tak dużo, że to się, kochani, w głowie nie mieści. A świadomi ludzie teraz się właśnie łączą, do tego dołączają rolnicy. Za chwilę przedsiębiorcy, którzy już ledwo zipią. Także ja nie wiem jak ty, ale ja to widzę tak, że system im bardziej dokręca śrubę, tym bardziej robi nam robotę, a ich dni są policzone. Oczywiście są policjone, a powiedziałeś o policjancie, ja zawsze mówię, jak do mnie podchodzi policjant, czy mi pan może służyć, bo jak wychodzi z domu, to żonie mówię, gdzie idę, na służbę, komu, mnie, suwerenowi. Pamiętajcie, policjanci, wy macie służyć suwerenowi, a nie okupantom, nie realizować interesów korporacyjnych. Zastanówcie się, dlatego że to dotknie również waszą rodzinę. Jesteście teraz wykorzystywani właśnie do tego, żeby ten naród pałować, ale to się zemści na was, jeżeli nie zrozumiecie, że macie służyć narodowi, a nie okupantom. Ja teraz powiem taką anegdotkę, no bo wiadomo, że w Polsce na policjanta się mówi pies. To nie jest nic moim zdaniem dobrego, że tak się mówi, no ale tak się przyjął w slangu. To ja trochę z duchowości pojadę, karma wraca. No myślę, że żeśmy tak wiele rzeczy powiedzieli, tak jak powiedział Irokez, jak jesteście zainteresowani rozwinięciem jakichś tematów i żebym z Irokezem jeszcze porozmawiał i spodobała wam się ta audycja, to bardzo prosimy w komentarzach napiszcie, a jak zwykle życzymy wam miłego dnia. Zdróweczka i pamiętajcie, słowiański duch zawsze da radę. A w zasadzie jesteśmy jak karaluchy. I tu, przepraszam, na koniec muszę to powiedzieć. Nie do zajebania. Hej. Miłego dnia. Przepraszam, musiałem. Ja na sam koniec. To też jeszcze możesz zostawić tą końcówkę.